Dzień dobry Państwu, w ramach cyklu Rozmów z ekspertami. Naszym gościem jest dzisiaj pan dr Jakub Gierczyński, znakomity ekspert systemu ochrony zdrowia oraz członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam serdecznie Państwa. Oczywiście będziemy rozmawiać o temacie, który wszystkim nam spędza sens powiek, jest najbardziej aktualny. Chodzi o organizację opieki zdrowotnej w czasie pandemii COVID-19, o jej zakończeniu, o tym, jak wzmocnić system ochrony zdrowia, jak on ma funkcjonować sprawniej, jak w ogóle ma funkcjonować w obliczu epidemii, pandemii, z którą mamy do czynienia. Cały czas nie wiemy, kiedy ona się zakończy. Natomiast chciałbym poprosić na początek o taką krótką ocenę, podsumowanie sytuacji, jaka jest w tej chwili. Panie doktorze, jak pan ocenia sytuację ochrony zdrowia, zarówno na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, na poziomie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak i lecznictwa szpitalnego w kontekście właśnie pandemii? Co mamy w tej chwili za sytuację? Panie dyrektorze, dziękuję za to pytanie. Ja myślę, że powinniśmy chyba rozpocząć od szerszego kontekstu, a mianowicie jak cofniemy się pamięcią, to właściwie od marca żyjemy wirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19, ale tak naprawdę wirus, to zresztą udowodniono w wielu krajach i pokazał to obraz wielu krajów i europejskich, i światowych, obnażył funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia tam, gdzie często te systemy nie były już wydolne przed wirusem. I to nie jest żadną tajemnicą, że w Polsce wirus nie pokazał nic nowego, a właściwie pokazał to, co nie działało w systemie ochrony zdrowia w Polsce. I ja rozpocznę może od tego, że sytuacja w Polsce myślę, że byłaby o wiele lepsza, jakbyśmy się trzymali tych zasad, o których żeśmy mówili od samego początku. Zarówno na Radzie Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta, jak i ustami lekarzy chorób zakaźnych, epidemiologów, lekarzy POZ, no wszystkich właściwie specjalistów medycyny, Ministerstwa Zdrowia, a mianowicie odpowiedzialność za własne, ale w tym przypadku za czyjeś zdrowie. Te cztery zasady fundamentalne, czyli maski, dystans, dezynfekcja, no i testowanie, to jest to, od czego nie uciekniemy nawet w najlepszym systemie ochrony zdrowia. No a w Polsce dochodzi jeszcze ten piąty element, koordynacja opieki, dostęp do opieki, która już no, niestety szwankowała przed epidemią SARS-CoV-2. Więc na pytanie, co się zmieniło w systemie ochrony zdrowia, gdy ten wirus wszedł do Polski, tak można obrazowo powiedzieć, no zmieniło się to, że uświadomiliśmy sobie, że zagrożenie zdrowotne dotyczy wszystkich, tak? My często sobie nie uświadamiamy zagrożeń zdrowotnych i żyjemy w takiej błogiej nieświadomości, zarówno jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, jak i choroby przewlekłe, tak jak cukrzyca, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Natomiast tutaj no, pokazało nam to, że każdy z nas może zachorować i też jesteśmy odpowiedzialni za czyjeś zdrowie, więc no, nie uciekniemy od masek, nie uciekniemy od dystansu tego dwumetrowego, nie uciekniemy od dezynfekcji, nie uciekniemy od takiej odpowiedzialności za swoje zachowania. Tak? Pan minister Pinkas nazwał to odejściem od egoizmu w kierunku empatii, czyli no, nie możemy spodziewać się, że wszystko za nas zrobi system ochrony zdrowia, czy jakaś mityczna instytucja, która się zajmie naszym zdrowiem, jeżeli sami nie zadbamy, żeby nie zachorować, prawda? Więc to jest chyba to, o co nam wszystkim chodzi w tym przekazie, żeby każdy z nas czuł się odpowiedzialny nie tylko za swoje zdrowie, ale za zdrowie każdego obywatela, każdego, kogo spotykamy na ulicy, w biurze, w drodze do pracy, szkoły. Dziękuję bardzo. No, za tym idzie myśl związana z naszą odpowiedzialnością, z drugiej strony z przygotowaniem systemu. Czasem te sprawy się łączą, chociażby w przypadku szczepień. Cały czas czekamy na skuteczną szczepionkę przeciwko koronawirusowi. W tej chwili jeszcze trudno powiedzieć, czy i kiedy ona będzie dostępna. Niemniej czeka nas jesień. Mówi się o drugiej fali, inni mówią o tym, że ta fala de facto jest cały czas jedną opadającą i wznoszącą się wielką falą, która jest takie zagrożenie, są takie podejrzenia uzasadnione z racji ilości zachorowań w sezonie grypowym na jesieni i zimą.
że te objawy koronawirusa z drugiej strony, objawy grypowe są bardzo podobne, czasem nie do rozróżnienia i to jest kwestia przygotowania systemu, na ile nasz system jest wydolny w kontekście przyjęcia tej zwiększonej liczby chorych, z drugiej strony rozróżnienia pomiędzy chorym na koronawirusa, pomiędzy chorym na grypę, czy po prostu zwyczajnie przeziębionym, dostępność testów. Pojemność, inaczej możliwość wykonywania tak dużej ilości testów, które potencjalnie byłyby potrzebne. Co możemy zrobić my sami, a co powinien zrobić regulator, co powinni zrobić zarządzający jednostkami ochrony zdrowia, żeby się jak najlepiej przygotować do tej sytuacji. Jaka jest Pana opinia w tej sprawie? Panie dyrektorze, no to jest niezmiernie złożone pytanie i znowu wrócę do mojej mantry. Maski, dystans, dezynfekcja. Natomiast pan poruszył bardzo ważny problem, a mianowicie bardzo podobnego przebiegu infekcji grypowej do pierwszych objawów COVID-19. No i tego się chyba najbardziej obawiamy w społeczeństwie, w którym co 25 obywatel szczepi się na grypę. Około 4% zaszczepienia, jeżeli dobrze pamiętam dane pani profesor Brydak. Więc powiem szczerze, namawiam do szczepień przeciwko grypie. Ja się szczepię od lat 5 i nie choruję. Szczepionki są skuteczne, szczepionki są dobrze tolerowane. Ja już miałem z racji coraz bardziej zaawansowanego wieku, jak już zachorowywałem, to coraz cięższy przebieg. I więc zdecydowałem się już na szczepienia co rok i widzę wśród moich znajomych, że to jest coraz bardziej popularne i wydaje się, że szczególnie teraz, kiedy właśnie nie chcemy nawet we własnym interesie mieć problemów z tym, żeby się sami zastanawiać, czy to jest infekcja grypowa, czy to jest infekcja COVID-19, powinniśmy się zaszczepić. Powinniśmy się zaszczepić już we wrześniu, już jak tylko szczepionki się pojawią na rynku. Oczywiście jest pytanie, czy te szczepionki będzie wystarczająca ilość, żeby się każdy, kto się chce zaszczepić, zaszczepił. Oczywiście bezwzględnie powinny być zaszczepione osoby powyżej 65 roku życia i pracownicy kadry medyczne. Ponieważ no niestety, proszę Państwa, to co pokazało zresztą ta rzeczywistość covidowa, no my mamy niedobory kadr medycznych, już od wielu lat to zgłaszamy, mówimy o tym, że jest za mało lekarzy, za mało pielęgniarek i teraz wyobraźmy sobie, że jeszcze ci lekarze, ci pielęgniarki, których brakuje, będą na kwarantannie lub też na zwolnieniach. Więc namawiam do szczepień, ja nie jestem autorytetem w zakresie wirusologii i epidemiologii, ale jako lekarz, ale zarówno i osoba, która się szczepi, namawiam do szczepień, co nie wyklucza oczywiście, wręcz nie zwalnia z obowiązku maski, dezynfekcji, dystans. Ale nie zagrażajmy sobie i innym poprzez to, że się nie zaszczepimy na grypę. Natomiast takie kraje, które mają nawet wydolne systemy ochrony zdrowia, właśnie to, co pan powiedział, żeby nie mieć tej fali zakażeń grypowych, która będzie musiała być diagnozowana w kierunku SARS-CoV-2, zalecają wyszczepianie właściwie całego społeczeństwa. Tak? No, to będzie oczywiście nierealne, żeby się wszyscy zaszczepili, ale jeszcze raz podkreślam, osoby 65+, obowiązkowo osoby pracujące w dużych skupiskach ludzi, a więc kadry medyczne, nauczyciele. Właśnie, tutaj Rzecznik Praw Pacjenta jest pracodawcą ochrony zdrowia. Mogę tylko powiedzieć, że w zeszłym roku, w październiku, przeprowadzaliśmy takie szczepienia ochronne na początku już miesiąca, wtedy, kiedy już szczepionki były dostępne. Do tego oczywiście, jeżeli chodzi o pracodawców, zachęcamy. Natomiast jest jeszcze jedno pytanie, to trochę się wiąże z tym, o czym już rozmawialiśmy i o czym pan doktor wspomniał. Chodzi tutaj o to, czy istnieją rozwiązania organizacyjne, które pozwoliłyby na takie czasowe rozwiązanie problemu zawieszania leczenia, przyjmowania pacjentów przez całe oddziały, czy nawet szpitali z uwagi na podejrzenie zakażenia.
No właśnie, tutaj też borykamy się z tym, z czym nie dawaliśmy sobie rady przed erą wirusa SARS-CoV-2, a mianowicie brakiem koordynacji w systemie ochrony zdrowia. Wiedzieliśmy doskonale, że w jednych ośrodkach oddziały są przeładowane, w innych ośrodkach łóżka stoją puste. Nawet wojewodowie i dyrektorzy placówek rozważali redukcję tych łóżek, likwidowanie łóżek, bo się mówiło, że w Polsce jest za dużo łóżek szpitalnych. Więc my na pewno nie chcemy dociążać systemu ochrony zdrowia nie tylko przez wzgląd na to, że chodzi nam o łóżka, bo łóżek może by nam wystarczyło, ale nie wystarczy nam kadr do opieki nad tymi ludźmi. Więc powiedzmy sobie szczerze, to do czego nawoływaliśmy od wielu lat, a więc przełożenie ciężaru opieki zdrowotnej na ambulatorium, na przychodnie, a unikanie hospitalizacji. No niestety model funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce często był, hospitalizacja była preferowana, żeby dokonać wszystkich badań w jednym miejscu przez 3 dni, często lepiej to rozliczyć i tak dalej. No teraz sami chorzy, sami Polacy przez swoją przezorność i mądrość unikają szpitali i to widzimy również w epidemiologii. No niestety też unikają w sposób niewłaściwy, a mianowicie z chwilą wystąpienia objawów sercowo-naczyniowych czy pierwszych objawów związanych z chorobą nowotworową, często pacjenci się nie zgłaszają. Więc tutaj nie wylewajmy dziecka z kąpielą, nie bądźmy Polakami mądrymi po szkodzie. Tutaj nawołuję, żeby pierwsze objawy chorób, które są poważne, zagrażające życiu, jednak zgłaszać, a nie czekać, aż to przejdzie, albo obawiać się, że się zakazimy wirusem SARS-CoV-2, a będziemy mieli zawał serca czy udar mózgu i będziemy gdzieś tyle głowy mówili nie, bo się gdzieś tam zakaże. No tak nie może być i do wielu specjalistów o to apeluję, kardiolodzy, onkolodzy, żeby jednak dalej system ochrony zdrowia w sytuacjach zagrożenia życia w Polsce reaguje bardzo szybko, bardzo sprawnie. Więc przy pierwszych objawach udaru, przy pierwszych objawach ostrego zespołu wieńcowego, zawału serca i innych schorzeń zagrażających życiu, duszności, my musimy dzwonić po pogotowie, nie obawiając się, że nas już w tej chwili przestrzega i ma wystarczającą liczbę sprzętu i środków ochrony osobistej, żeby wykonywać te działania w sposób bardzo bezpieczny. Czyli krótko mówiąc, starajmy się nie korzystać z systemu ochrony zdrowia, kiedy możemy temu zapobiec przez nasze świadome zachowania prewencyjne. Tutaj znowu wracam do pana pytania, szczepienia przeciwko grypie i maski, dezynfekcja, dystans. Ale jeżeli już chorujemy, wiemy, że jesteśmy chorzy przewlekle lub też mamy objawy zagrażające naszemu życiu, czy to objawy udaru, czy zawału serca, czy innych ostrych schorzeń, dzwonimy od razu na pogotowie. Także żebyśmy też nie padli ofiarą, to ostatnio pan profesor Gaciąg powiedział, że ryzyko śmierci z powodu ewentualnego zakażenia SARS-CoV-2 jest znacząco mniejsze niż ryzyko śmierci z powodu udaru czy zawału serca, jeżeli nie znajdziemy się pod opieką specjalisty. No właśnie, z tym się wiąże oczywiście też kwestia tego, w jaki sposób nasz system ochrony zdrowia będzie wyglądał po zakończeniu epidemii. W którymś momencie ta epidemia wygaśnie, być może będzie to związane ze szczepieniami, być może w jakiś inny sposób uda nam się poradzić sobie z epidemią. Jej już nie będzie, natomiast choroby, inne schorzenia pozostają. I w związku z tym, co możemy powiedzieć, czy możemy się pokusić o jakąś prognozę tego, w jaki sposób będzie system ochrony zdrowia i z jakimi wyzwaniami będzie się mierzył właśnie po zakończeniu epidemii? Panie dyrektorze, to jest bardzo ciekawe pytanie, troszeczkę futurystyczne, ale bardzo istotne, ponieważ jest pytanie fundamentalne. Czy my się czegoś nauczymy w chwilach kryzysu, jakim jest COVID-19, bo to jest życie w zagrożeniu. Ale jednocześnie przypominam, że według danych ministerstwa, ja patrzę teraz na stronę, od 4 marca liczba zakażeń to jest około 55 tysięcy chorych. Tak? Zmarło 1800 chorych. I bynajmniej nie bagatelizując tej epidemii SARS-CoV-2, przypomnę,
że liczba zachorowań z powodu chorób nowotworowych rocznie jest około 200 tysięcy, a umiera 100 tysięcy osób, a liczba przypadków chorobowych w przypadku chorób sercowo-naczyniowych jest tam około miliona, z czego umiera 160-170 tysięcy osób. Także znajmy skalę, ale oczywiście SARS-CoV nauczył nas pokory, że nie wszystko będzie rozwiązane w sposób prosty, jeżeli dostaniemy się pod opiekę lekarską, bo tutaj mamy bardziej złożony problem, skali problemu, jeżeli ta epidemia by rzeczywiście wybuchła. Ja przypomnę, że myśmy ogłosili stan epidemiczny, gdzie mieliśmy około 300-400 zachorowań dziennie. Teraz mamy 700-800, czyli my nauczyliśmy się żyć z tym wirusem SARS-CoV-2. Oczywiście obawiamy się, żeby tych zachorowań nie było 2000, 3000 dziennie, żebyśmy nie przeładowali tych oddziałów intensywnej opieki, szczególnie w zakresie wspomagania oddychania, ale oczywiście całe czasy musimy patrzeć na to, że my jako społeczeństwo w 70% umieramy na choroby sercowo-naczyniowe i nowotwory. Z całym szacunkiem do tych 1800 chorych, którzy zmarli z powodu zakażenia, z powodu COVID-19, to jeszcze raz przypomnę, 100 tysięcy osób umiera z powodu nowotworu rocznie w Polsce, a 170 tysięcy z powodu chorób sercowo-naczyniowych, takich jak niewydolność serca, udar mózgu, choroba niedokrwienna serca. Więc czego nas nauczył wirus? Na pewno nauczył nas tego, że musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, przede wszystkim, żeby się nie zakazić. I to jest podobnie trochę tak jak z chorobami sercowo-naczyniowymi czy chorobami onkologicznymi. No musimy zadbać, żeby na te choroby nie zachorować. No wirus niestety nie wybiera, ale przypomnę, jest jeszcze taki drugi wirus, który nam towarzyszy już od wielu lat. Na szczęście jest na niego leczenie, a nie ma szczepionki, czyli wirus WZW typu C. I tutaj nie pojawiła się szczepionka, ale pojawiło się bardzo skuteczne leczenie, ale też wiemy, jak zapobiegać temu zakażeniu poprzez badanie krwi, jeżeli chodzi o przetoczenia, zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa u dentysty w placówkach ochrony zdrowia. No, przydałoby się też szybkie testowanie, prawda? I tutaj my marzymy o tym. No, słyszałem ostatnio, że wynaleziono test, który w ciągu sekundy diagnozuje SARS-CoV-2, więc no, chcielibyśmy mieć wszędzie dostęp do testowania. Testowanie, myślę, jest takim fundamentem w ogóle opanowania i zarządzania tym problemem, jakim jest COVID-19, no bo wtedy będziemy mogli tych pacjentów kierować odpowiednio albo do specjalnych oddziałów i placówek, które są przygotowane na opiekę, na leczenie pacjentów zakażonych, albo umożliwienie tych pacjentów dalszego leczenia w normalnej ścieżce jako pacjentów niezakażonych i niepodejrzewanych o zakażenie, prawda? No bo o to tu chodzi. My nie chcemy tworzyć szpitali jednoimiennych, to znaczy to była strategia i dalej jest strategia, ale chcielibyśmy, żeby wszystkie placówki funkcjonowały w warunkach świadomości, że wirus SARS-CoV-2 istnieje, prawda? I tu patrząc na rekomendacje, te 5-6-punktowe Rady Ekspertów, wyraźnie mówimy, wszyscy mądrzy eksperci z różnych dziedzin klinicznych, że chcemy dążyć do tego, żeby system ochrony zdrowia funkcjonował w warunkach wirusa, tak, tego wirusa nie było. No, innymi słowy, żebyśmy byli przygotowani na funkcjonowanie z wirusem. To, no, liczyliśmy, że przyjdzie lato i wirus minie. No, wirus wręcz nie mija, a wręcz się rozprzestrzenia, ale rozprzestrzenia się dlatego, jak wiemy doskonale, że są skupiska ludzi, jest beztroska, wakacje, ludzie, niektórzy nie noszą masek, nie przestrzegają dezynfekcji rąk, więc zachowują się ryzykownie, narażając siebie i innych. Mam nadzieję, że wrócimy do tej odpowiedzialności społeczeństwa z okresu wczesnej wiosny, gdzie rzeczywiście zachowaliśmy się niezmiernie odpowiedzialnie. Ostatnio pan minister Pinkas podkreślał, że Główna Inspekcja Sanitarna zajmuje się zakażeniami około 7 tysięcy osób. Proszę państwa, 7 tysięcy osób na 38-milionowy kraj. Więc musimy patrzeć też na nasze zasoby kadry lekarskie, pielęgniarskie, epidemiologiczne, żebyśmy przede wszystkim wzięli odpowiedzialność
za siebie, a liczyli na to, że jeżeli zachorujemy, otrzymali szybką opiekę w placówkach, które nie będą przeciążone właśnie poprzez to, że wiele osób nie zachowywało tych warunków ostrożności. Tak właśnie, więc można też powiedzieć, parafrazując myślę, oczywiście, że mamy do czynienia ze stałą epidemią chorób serca czy chorób onkologicznych. W związku z tym należy przez cały czas dbać o to, żeby się odpowiednio i zabezpieczyć, żeby dbać o badania profilaktyczne, czy ta epidemia jest, czy nie, bo one z nami są i będą. Natomiast odwołujemy się również do tej rekomendacji Rady Ekspertów. Ja przypomnę, że oczywiście chodzi tutaj o Radę Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Natomiast na koniec naszej rozmowy chciałbym też troszeczkę podsumować, bo epidemia trwa, ona kiedyś się zakończy, natomiast ona oczywiście wiele zmieniła w organizacji systemu. Tak jak pan doktor powiedział, pokazała, uwypukliła pewne wady, problemy systemowe, które są. Teraz pytanie, jakie rozwiązania, które teraz przyjęliśmy, powinniśmy zostawić na stałe, jeżeli chodzi o system ochrony zdrowia? Znaczy, wrócę znowu z uporem maniaka do tego, że musimy zacząć brać odpowiedzialność za swoje zdrowie i swoich najbliższych. To na przykładzie SARS-CoV-2 jest bardzo obrazowe, bo albo się zakazimy, albo zakazimy kogoś. Natomiast to samo dotyczy niepalenia, zdrowej diety, ruchu. Przecież wiele prac obecnie, które pokazuje już coraz bardziej poznajemy wirusa SARS-CoV-2, no wiemy doskonale, że też osoby, które prowadzą zdrowy tryb życia, osoby, które dbają o zdrowie, są w pełni zdrowia, są no, bardziej odporne nie tylko na infekcje wirusowe, ale na każde inne. Więc to chciałbym podkreślić. Druga sprawa to jest, proszę Państwa, uświadomienie, że zdrowie jest wartością społeczną, narodową i w zdrowie musimy inwestować. O inwestowaniu osobistym powiedziałem, o tym mówi pan profesor Samoliński, Rzecznik Praw Pacjenta, organizacje pacjenckie, które nie tylko oczekują lepszej opieki i dostępu do nowych leków, ale mówią, my musimy też brać odpowiedzialność za swoje zdrowie. I proszę Państwa, to na poziomie obywatelskim wymaga lepszej edukacji, budowania świadomości społecznej, no ale też inwestycji. Proszę Państwa, ja mam najnowsze dane OECD opublikowane w lipcu, pan dyrektor kiwa głową, bo na pewno już widział te dane. One są dalej bardzo smutne. To znaczy w Polsce przeznaczamy $1,650 siły nabywczej PPP, gdy Czechy przeznaczają 2850, czyli przeznaczają $1,000 więcej na głowę mieszkańca na rok. Czyli my cały czas żyjemy w systemie ochrony zdrowia niedofinansowanym. I ja bym chciał tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, to niedofinansowanie systemu ochrony zdrowia przekłada się na wszystko, bo to były również problemy z dostępem do środków ochrony osobistej, to były problemy z dostępem do odpowiedniego funkcjonowania placówek, które musiały się zamykać, bo nie były w pełni przygotowane na działanie w tak jeszcze dodatkowym zagrożeniu. I te metody, które zostały wdrażane i propagowane, no jest taka anegdota, że reformę, wprowadzenie i zdrowia w Anglii nie wymusił Narodowy Fundusz Zdrowia NHS, czy NICE, czy rząd, tylko wymusił SARS-CoV-2. I myślę, że też wirus, koronawirus w Polsce pokazał znaczenie telemedycyny i zdrowia, ale to nie tylko w takim, bym powiedział, prostym ujęciu, jak teleporada, telekonsultacja, bo to tak kojarzymy. My mówimy tutaj również o elektronicznym przesyłaniu danych pacjentów diabetologicznych, którzy mają systemy monitorowania glikemii, które mogą być przechowywane w chmurze, które mogą być analizowane przez lekarza albo asystenta lekarza. I możemy kontrolować to wszystko i wspomagać chorego. Mamy wiele rozwiązań w medycynie, które są już naprawdę bardzo zinformatyzowane i elektroniczne w kardiologii, w cukrzycy, w innych schorzeniach. Więc to na pewno musimy bardziej wykorzystać, ale tutaj apel do Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. My musimy to wyceniać. Często
często podchodzimy do narzędzi telemedycyny, że to powinno być znacząco tańsze, bo to jest łatwiejsze. To nie do końca jest prawda. Lekarze, którzy udzielają teleporad, to mówiła pani profesor konsultant krajowa z dziedziny medycyny rodzinnej, muszą więcej czasu poświęcić na tą rozmowę, ponieważ nie widzą pacjenta. Lekarz, jeżeli widzi pacjenta, to może dokonać szybszej diagnozy. Natomiast tu musi się wypytać, więc to jest bardziej złożone. No i druga sprawa, to muszą przede wszystkim wspomóc lekarzy, których mamy bardzo mało. Przypomnę, że to jest 2,4 lekarza na 1000 mieszkańców w Polsce, gdzie średnia OECD to jest 3,5, a pielęgniarek mamy 5 na 1000 mieszkańców, gdzie średnia OECD jest 9. Więc muszą się pojawić nowe zawody, asystent opieki, koordynator leczenia, korzystając na przykład z absolwentów zdrowia publicznego, ale to musi być dodatkowa wycena, żeby placówki miały na te etaty pieniądze. Więc my mówimy od wielu lat na temat roli asystentów, wspomagania kadr medycznych, lekarza, pielęgniarki, ale ciągle się to nie dzieje. My musimy to wycenić i wprowadzić ileś tysięcy osób do systemu. I kończąc i pokazując, jaka jest też dramaturgia przełożenia się epidemii COVID-19 na ekonomię i na sektor gospodarki, no to wiemy, że niektóre branże mają problemy. Ale jedno wiemy, że jeżeli system ochrony zdrowia i opieki społecznej będzie musiał być bardziej wydolny, nie tylko, że mamy SARS-CoV-2, ale również ludzie się starzeją, ludzie są coraz bardziej narażeni na różne schorzenia, to musimy zwiększyć liczbę kadr w tym sektorze, sektorze ochrony zdrowia i sektorze opieki społecznej. Średnia OECD to jest około 10%. Czyli 10% wszystkich zatrudnionych w danym kraju powinno pracować w systemie ochrony zdrowia. W Polsce to jest około 6%. Są takie kraje, które mają bardzo sprawnie działające systemy ochrony zdrowia i opieki społecznej, gdzie tam pracuje nawet 20%. Mówię o tym dlatego, żebyśmy potraktowali również epidemię COVID-19 jako szansę na zbudowanie sektora ochrony zdrowia, bo wiemy, że go musimy bardziej dofinansować, wiemy, że potrzebujemy więcej kadr, więc potraktujmy to również jako szansę rozwoju tego sektora i danie pracy ludziom, którzy będą płacić podatki i tak dalej, a przez to wzrośnie bezpieczeństwo zdrowotne kraju. Dziękuję bardzo panie doktorze za ciekawą rozmowę. Ciąg dalszy na pewno nastąpi i naszych działań, i naszych rozmów, które już wkrótce będą kolejny raz nagrywane i publikowane. Bardzo dziękuję i przypominam, maseczki, dystans, dezynfekcja i odpowiedzialność za własne i innych zdrowie. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Do widzenia. Dziękuję panie dyrektorze. Pozdrowienia. Pozdrowienia.